Oświęcimscy policjanci zatrzymali 59-latka podejrzanego o pedofilię. Zatrzymano podejrzanego o pedofilię. Policjanci apelują do rodziców o czujność. 59-latka podejrzanego o pedofilię zatrzymali oświęcimscy policjanci, podał w środę rzecznik małopolskiej policji młodszy inspektor Sebastian Gleń. Namierzyli go członkowie grupy, która szuka tego typu przestępców w internecie. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Rzecznik małopolskiej policji poinformował, że w minioną sobotę policjanci otrzymali zgłoszenie o ujęciu w jednej z podświęcimskich miejscowości 59-latka. Na jednej z posesji funkcjonariusze zastali grupę osób, która wskazała podejrzewanego. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Do ekspertyzy zabrali jego komputer. W trakcie postępowania policjanci z Wydziału Kryminalnego Oświęcimskiej Komendy Policji zebrali dowody świadczące o tym, że podejrzany, wykorzystując popularny komunikator internetowy, od miesiąca prowadził korespondencję o tematyce seksualnej z internautką podającą się za 12-letnią dziewczynkę. Przesyłał jej zdjęcia oraz filmy pornograficzne, a także nakłaniał do wykonywania innych czynności seksualnych, robienia sobie nagich zdjęć, które następnie miała mu przesyłać. Po drugiej stronie komputera była jednak osoba dorosła, podszywająca się pod nastolatkę, podał Sebastian Gleń. W poniedziałek mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania nakłonienia małoletniej poniżej lat 15 do wykonywania innych czynności seksualnych. Grozi za to kara do 2 lat więzienia. Rzecznik małopolskiej policji przypomniał, że to kolejny taki przypadek w ostatnich dniach w rejonie Oświęcimia. W identycznych okolicznościach zatrzymany został w ubiegłym tygodniu 20-latek. Usłyszał już zarzut. Apelujemy do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na strony internetowe, z których korzysta dziecko lub nastolatek, osoby, z którym koresponduje, a także, jakie treści przesyła i otrzymuje. Jednym z pierwszych sygnałów, że dzieje się coś złego, jest nagła zmiana w zachowaniu. Nie wolno tego lekceważyć, powiedział młodszy inspektor Sebastian Gleń.